Dzień dobry, witam was serdecznie. Kawusia się zrobiła w tym poczciwym ekspresiku. Jeszcze tylko cukier, Jarek, nie słodź. No muszę posłodzić jedną łyżeczkę, używam takiego brązowego cukru, czy dobry, czy zły, no i na śniadanie wpada takie coś. Ale nie myślcie, że się odchudzam, bo się nie odchudzam już, nie mam to głęboko w 4 literach, po prostu pilnuję tego, żeby nie wrócić do wagi 120 kg. Moi drodzy, dzisiaj idę na spacer. Sorry, że wyglądam nieświeżo, ale dopiero się obudziłem. No i cóż, zapraszam was na odcinek. O, jeszcze moje akwarium i głodomory w nim buszujące. Nie wiem, co mu się stało. Mój bojownik coś wyliniał. Tutaj powyrywałem rośliny, bo mi całe zarosło i czekam na nowe. Bardziej chcę urozmaicić, bo jedna roślina mi się tak rozrosła, ta, że masakra. Z tyłu mam jeszcze takie. Miały oddać jakieś kolory, ale niestety nie. Poczekajcie, CO2 tam... O, już się skończyło, muszę butle wymienić. Zobaczcie, na dworzu minus 2, w chałupie 20. Ja w nocy nie lubię, w nocy. Nie lubię spać, jak mam powyżej 23 stopni, dlatego temperaturę obniżam na sen. Zobaczcie, jakie głodomory za chwilę dostaną jeść. Czekam sobie za 9,2. Wylazłem, przyszedłem jakieś 4 kilasy. Zmarzłem, kurczę. Nie jest za ciepło. Nie ma co narzekać, jest zima. Zobaczcie, śnieżek leży. Okolica londyńska szara. Tak to wygląda. Dzieciaczki wracają ze szkoły. A ja czekam za 9,2. 9,2, ale powiedziałem po francusku. Je li papon. 9,2 na Hanwell. Jak się nie mylę. Przelecę parę przystanków. Bo już iść mi się nie chce, bo mi uszy zmarzły, bo nie wziąłem czapki. Ale tak to bywa, moi drodzy. Tam jedzie w jedną stronę, a za chwilę będzie jechał w drugą stronę. Lecimy bodajże 10 przystanków, a wy w tym czasie przez parę sekund możecie sobie poobserwować architekturę piękną, styl wiktoriański, który osobiście mi się nie podoba, ale są gusta i guściki. Chałupy, jak widzicie, większość bez wentylacji, bardzo zimne, latem gorąco, zimą zimno, najczęściej tutaj bardzo oszczędzają na ogrzewaniu. O, te już są w porządku, te budyneczki są ok, a reszta to tylko takie atrapy, działki, ludzie działki mają w Polsce. Altany szczelniejsze niż te chałupy. Ealing Hospital. Też przyjechałem na Greenford z jednego powodu, bo byłem umówiony z gościem, bo potrzebował człowieka, który położy, wiecie, rurki na zimną wodę, rurki zgrzewalne lub włączone za pomocą takich kolanek jak w kamperze, bo tutaj tak się buduje, albo rureczki zgrzewalne, albo takie bezinwazyjne, wtykasz, zaślepiasz, wkładasz taką plastikową, jak to się mówi, Boże, wyleciało mi złe, podkładkę, jak zwał, tak zwał, no ale niestety nie dogadaliśmy się. Wciąż szukają głupich na lato, może jakbym nie miał roboty, a pracę mam, więc nie byłem zainteresowany za te marne grosze, co on mi oferował. Straciłem swój czas, bo przez telefon mówił mi co innego, a to co innego. No ale cóż, takie jest życie, trzeba się cenić w tych czasach. Nie mają pracowników, ale nadal nie chcą płacić. Ten temat już znacie z moich odcinków. No tak bywa, może
może zmieni zdanie, zadzwoni. Powiedziałem, że jestem pod telefonem. Pracuję 3 dni w tygodniu, czasami 4. A jak będzie trzeba, będę pracował 2 i pójdę. Pójdę tam, jak mi zapłaci tą stawkę, którą ja chcę. Poczekajcie, można tu wejść jakoś? Chciałem sobie wejść na rzeczkę, zobaczyć, jak to wygląda. Nie na rzeczkę, tylko nad kanał, ale widzę, że tu jest zamknięte. Nie, są schody, zobaczcie. Chodźcie ze mną na spacerek. Idziemy. Oczywiście wrzucanie śmieci, normalka. Ale piękny zimowy klimat. Mroźno, kurtka mi się przydała, bo zawsze było mi w niej za ciepło, a teraz jest w sam raz. Normalnie śnieżek. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Amatorów wędkarstwa nie widzę, bo jest chłodno, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dymek z kominków leci, czyli ktoś tam sobie mieszka w tych łódeczkach. Fajny klimat, można sobie taką łódź wynająć. Macie odcinek na moim kanale, gdzie właśnie opowiadam o kosztach życia właśnie na takiej łajbie. Pewnie ceny poszły troszeczkę w górę, ale myślę, że nie aż tak mocno. Idę zerknąć, co tu się odpierdziela. Tam rower leży, normalka. Mówię, ludzie sobie tak żyją, przemieszczają się. Łajby są drogie, no ale koszt życia jest tańszy niż wynajem mieszkania. Powiem wam, że jest mrozik. Będzie koło minus 2, czego się nie spodziewałem. Porzuciłem mój skuter. W komentarzach pyta się mi się: Jarek, przyczepiłeś sobie, jak to się mówi, narty, czy tam płozy, czy jak tam zwał, tak zwał, do skutera? Nie, po prostu jeżdżę metrem. Zobaczcie, jest lód, znajdziecie wszystko. Tutaj taki kajak, proszę bardzo, piękny. Tu jakiś ponton. No i taki klimacik mamy, proszę bardzo. Klimacik, można powiedzieć, że zimowy. Dobra, uciekam. Zmiana ręki, chowamy ją do kieszeni, bo przymroziło naprawdę. Ale przyjemnie, przynajmniej nie pada, fajnie się oddycha, ale już od poniedziałku, moi drodzy widzowie, od poniedziałku 13 stopni na plusie, dacie wiarę. I deszcz, zaczną się ulewy. Tam nie idę, idę już w stronę tego centrum handlowego. Mówię przy okazji tej rozmowy o tą robotę. Lecę sobie, może jakieś dresiwa kupię lub dżinsy, na co już nie liczę, bo naprawdę ciężko dostać te dżinsy niewąskie, ale to już mieliście w poprzednich odcinkach. Dzisiaj odcinek taki łażony. Tak to wygląda. Nie wiem, na co oni liczą jeszcze. Ja powtarzałem, no nie dajcie się dymać, bo naprawdę stawkę, którą mi powiedział, to naprawdę śmig na sali. Śmiech na sali. Wiadomo, cash in hand, czyli gotówka do łapy. Wiadomo, że ja tam się rozliczam sam raz w roku. Ale kurde, no ludzie. Ludzie, ludziska, tak się nie robi. Wielce zdziwiony był. No mówię, no chłopie, a najczęściej tak jest, no. 3 razy się pytałem przez telefon, czy stawka taka, jak mówię, mi da. Tak, pojechałem, no i niestety. Ale tak to bywa. Nie martwmy się. Myślmy pozytywnie. Proszę bardzo. Nowe osiedle się buduje. Fajne bloki. Cena takiego mieszkania, dwa pokoje z kuchnią, czyli tam sypialnia, pokój dzienny, wiadomo, łazienka, no to koszt pewnie no 450 tysięcy, jak nic, pół bańki albo lepiej.
bo ceny tej nieruchomości w Londynie, jak wiecie, są bardzo wysokie, no ale to Londyn, nie? Tak to jest. Lecimy. Lód na kanale. Rzadkość. Mieszkam ponad 10 lat. Ponad 10 lat z kawałeczkiem i takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Oczywiście widziałem na innym kanale, ale w Polsce tutaj rzadkość. Tak, dotarłem na miejsce. Centrum handlowe, jak centrum handlowe. Wbiję się do tego sklepu, zoologiczny. Pets at Home. Zobaczymy, co mają ciekawego. Taka siecióweczka. Sympatyczny sklepik. Przechodzimy. Wejdziemy do środka. No, powiem wam, chłodno. Jarek, zima jest, musi być chłodno. Ale jak na Londyn, to dziwna sprawa, że śnieg widzę. Naprawdę. Później wlecimy do Hobbycraft. Sklep modelarski. Co mnie interesuje, to ryby. Ja mam taką kostkę, moi drodzy. Taka sama kosteczka. 110 funa. Możecie też sobie nabyć większą. 150. Ale ogólnie jest spoczko. Ryby. Jak wygląda sytuacja? No nie ma tych moich gupików, które chciałem. Te helera, czy jakoś one się nazywają. Zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Ale jest pielęgnica Ramireza. Spójrzcie, pomyślałem, żeby może ją wziąć. Jest jedna. Chciałbym wziąć dwie, parkę. Jak ona tam wygląda. Ładnie, trzeba uważać, żeby nie kupić chorych ryb. O, są. Są gupiki, te co chcę. O, są i to bardzo, bardzo piękne. Chodzi mi o te. Bierzemy. Bierzemy, ale najpierw lecimy do Tiki Maxa. Później to wrócę. Jedna rambireska jest tam, druga jest tam. O ile są? Ale nie wiem, jak ona po angielsku się nazywa. Zabijcie mnie. Ale nie wiem. O, jest. Electric Brura? Tak się nazywa? No chyba nie. Cholera wie. Chodzi mi o to. Dobra. O, takie macie sobie rzeczy. Jak macie pajączka, to możecie sobie zakupić szarańcze. Dobra. Gupik Endlera tak się nazywa. Trzy kosztują 11,50. Czasami palnę jakąś nazwę, to śmiać mi się chce, jak montuję film. Jest mój dział ulubiony. Kiedyś się sklejało modele. Pamiętam, taki drogi interes to był. Takie farbka jedna kosztowała 50 tysięcy złotych, czyli 5 złotych teraz, nie? I to były Humbrol, coś w tym stylu. Nie widzę, bo bym wam pokazał, tu są inne. No jest wszystko, wszystko, moi drodzy, co byście chcieli. Kiedyś nawet zakupiłem sobie flag dla picu czołg i go sklejałem, ale już z wprawy, ale fajne hobby. Polecam, nieważne ile masz lat, ale zawsze sobie tutaj zajrzę. Kiedyś za mało lata był taki sklep. Jak byłem małolatem, nie pamiętam nazwy ulicy, ale był w Inowrocławiu, malutki sklepik. Do dziś istnieje, ale w innym miejscu. I właśnie tam sobie chodziłem oglądać, bo to było bardzo, bardzo drogie. Nie było mnie stać. Proste. Z Adasiem, moim ziomkiem. Adam, pozdrawiam cię, jak oglądasz. Oglądaliśmy sobie, zachwycaliśmy się, ale nie było to dla nas dostępne, bo byliśmy biedni, po prostu nie mieliśmy hajsu, a to było bardzo drogie, pamiętam. Tak, tylko dresiwa takie, dresy, jeansów brak na mnie, przymierzamy. Zobaczcie na to, nie wcisnę się. Nowa moda męska, kuźwa rajstopy. Tak, pora obiadowa, 15:40, trzeba coś zjeść. Tak, wleciał burgerek, więc zabieram się za jedzenie, bo jestem naprawdę głodny. Tak, moi drodzy,
hamburgerek leciutki z piersi z kurczaka. Lecę teraz po ryby do zoologicznego i spadam na chatę. I z tego miejsca życzę Wam wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z moim materiałem. Trzymajcie się, do następnego, cześć.